Cześć, serdecznie witamy w poniedziałkowym Brief Morning. Dzisiaj moim gościem jest Ania Dziewit-Meller, która stworzyła WeBooka. W świecie, który jest głównie chyba dla młodych ludzi, podobno, w którym rozrywka króluje, udało Ci się zbudować zaangażowaną społeczność miłośników książek. Wiesz co? Jak to zrobiłaś? Ja ją po pierwsze to jeszcze mi się nie udało zbudować. Mam nadzieję, że ja ją ciągle jeszcze buduję. Ale rzeczywiście okazuje się, że jest też jakaś potrzeba internetu dla dorosłych. W sensie jakiejś oferty programowej dla ludzi, którzy mają więcej niż 20 lat. Którzy być może odchodzą od telewizji albo już dawno odeszli, a szukają jakiejś, no, mam nadzieję, wartościowej oferty. Takiej właśnie, no, spokojnej, bez żartów, bez, wiesz, bez jakiegoś tam nachalnego poczucia humoru. Książkowej oferty, bo to też jest dosyć specyficzna nisza, w której ja od lat siedzę. To jest książka, to jest literatura. No, wiadomo, nigdy nie będziemy mieli zasięgów i oglądalności różnych znanych youtuberów, nikt chyba przytomny na umyśle na to nie liczy, ale okazuje się, że tych ludzi, którzy chcą czytać książki, wcale nie jest tak mało i mam nadzieję, że ja jeszcze do wielu dotrę. Jakie są tematy, o których dyskutuję? Bo na e-booku, z tego co widziałem, nie tylko się dyskutuje o książkach. Wiesz co, no to też trochę zawsze zależy od tego, kto jest naszym gościem, kto przychodzi i opowiada o swoich jakichś tam fascynacjach literackich czy jakichś innych. Od tych gości się jakby odbijamy, od nich odbija się nasza publiczność, o nich, o treści naszej rozmowy ludzie potem dyskutują. A ponieważ naprawdę mamy bardzo różnorodnych gości, od pisarzy, przez aktorów, po, no nie wiem, reżyserów i podróżników i przeróżnych ludzi, no to jakby jest o czym mówić, tak? Jest do czego się odnosić. Wcześniej rozmawiałaś o książkach na antenie dużej telewizji, tak. TVN, tak, śniadaniowej. Tak. Miałaś dużo większą widownię. To prawda. Czym się różni to, co robisz w e-booku, od tego, co robiłaś z twojego punktu widzenia? Z mojego różni się przede wszystkim tym, że wreszcie jestem swoim szefem i że jakby ja wreszcie decyduję o tym, kto jest ciekawy, a kto nie, dla widzów i dla mnie również. Więc oczywiście to jest ta podstawowa różnica. No, publiczność internetowa wydaje się, jak to powiedzieć, do publiczności internetowej ma się jakiś klucz, to znaczy oni ci się pokazują, możesz ich zapytać, możesz się do nich zwrócić, możesz z nimi podyskutować, oni mogą cię na coś naprowadzić. Jeśli chodzi o publiczność wielkiego programu śniadaniowego, no to być może ktoś tam w redakcji ten klucz ma, ale nie zawsze chce się podzielić z szeregowymi pracownikami, więc tutaj trzeba bardziej ufać swoim przełożonym i jakby wedle pewnych tam badań fokusowych się nimi się jakby kierować. Więc to jest bardzo fajne. Ja bardzo lubię te interakcje z ludźmi. Strasznie się cieszę, kiedy mamy dużo komentarzy pod naszymi filmikami, kiedy piszą do mnie prywatne wiadomości, nasze widzki, bo to głównie są oczywiście kobiety, bo w ogóle kobiety w tym rynku książki aktywniej uczestniczą, kupują książki. Bardzo charakterystyczne to w każdych badaniach czytelnictwa wychodzi. Więc to po pierwsze. Po drugie, no, telewizja nie lubi książek. Telewizja od książek odchodzi, one jej się kojarzą źle, podobno zawsze spada oglądalność, jak się mówi coś o książce. Ale udowodniłaś, że jest jednak całkiem duża grupa, która chce tych książek. Wiesz, udowadniają to wydawcy w Polsce, którzy sprzedają duże ilości książek. To nie jest tak, że ci, którzy zajmują się rynkiem książki, chodzą w zgrzebnych workach jutowych i jedzą po prostu brukiem na śniadanie. Czyli na książkach można zarabiać. Oczywiście, to jest bardzo duży rynek, który przynosi, no, naprawdę poważne dochody, tylko jakby trzeba się przekonać, no, trzeba sobie pozwolić na ryzyko. I to nie jest tak, że ludzie nie są książkami zainteresowani, no bo są, świadczy o tym sprzedaż książek, świadczy o tym ilość ludzi na targach książki, świadczy o tym istnienie takich kanałów jak nasz, a nie jesteśmy przecież jedyni. No. A wiem już, że też powoli firmy zaczynają się odzywać do Was i szukać możliwości pojawienia się przy WeBooku. Rzeczywiście, to zaczyna być bardzo przyjemne. Przede wszystkim rzecz jasna, no, jakby zainteresowani
są przede wszystkim wydawcy książkowi, którzy no nie mają właśnie w związku z tym, że telewizja boi się książek, nie mają specjalnie pola do popisu, żeby tych swoich autorów pokazywać, żeby mówić o swoich książkach. Więc taki kanał jak nasz, jak rozumiem, zaczyna być coraz bardziej interesujący dla wydawców książkowych, bo do nas można tego autora przyprowadzić albo tę książkę pokazać i trafić do grupy, która jest całkowicie w 100% zainteresowana tym, o czym my tam będziemy mówić, bo to też jest znamienne, że na webooku, sama nie wiem, jak my się właściwie nazywamy, publiczność jest z własnej woli, tak? Oni tam przyszli, bo są zainteresowani. To na przykład charakteryzuje się, to jakby na przykład powoduje, że my nie mamy w ogóle żadnego hejtu. Jeśli są jakieś uwagi, one są merytoryczne, że komuś się tam coś nie spodobało, ale to jest wszystko bardzo kulturalne i na wysokim poziomie. Jest to w ogóle dla mnie zaskakujące, bo kiedyś ktoś mnie zapytał, czy ja kasuję hejterskie komentarze. Myślę, że no nie, po prostu nie ma takich. Ludzie, którzy tam przychodzą, wiedzą, po co przyszli, no i nie mają jakby powodu, żeby klikać lubię to, kiedy są po prostu jakby z, wiesz, innej grupy docelowej. Nie trafią do nas raczej. No i co też jest fajne, bo jakby jest to taka wspólnota ludzi, bo właściwie mam takie poczucie, że to jest jakaś grupa, która się tak czuję wobec jakoś tam ze sobą związana. To jest bardzo fajne. To widać na przykład po spotkaniach WeBook Live, które robimy. No właśnie, bo ty razem z Marcinem, swoim mężem, robiliście już takie spotkania wcześniej, głównie w temacie waszych książek. Wiesz co, nie, to Gruzji. Czy te spotkania WeBookowe się czymś różnią od tego, co wcześniej robiliście? Jeśli chodzi o te spotkania gruzińskie, o których mówisz, to tak naprawdę są po prostu zwykłe spotkania autorskie, na które byliśmy zapraszani w związku z wydaniem naszej 100 lat temu książki gruzińskiej. Więc to jest to. Ja prowadzę sama bardzo dużo spotkań autorskich różnym autorom. Jakby to jest jeden z moich źródeł dochodu. Po prostu jestem panią prowadzącą, przepytującą pisarzy. I pomyślałam sobie, że można byłoby połączyć to wszystko jakoś razem i WeBooka i takie właśnie formy otwarte z publicznością i zrobić WeBooka Live właśnie też za pomocą aplikacji Periscope. Robimy sobie streaming. Przychodzą ludzie, którzy chcą poznać pisarza, porozmawiać. I to jest, tak, to jest spotkanie autorskie, takie klasyczne, ale jednocześnie, ponieważ przychodzą to ludzie, którzy się już z tego WeBooka jakoś tam znają, kojarzą się z komentarzy albo, nie wiem, po prostu polubili mnie, no to atmosfera tutaj jest bardzo szczególna, bardzo fajna i strasznie mi się to podoba. Mam nadzieję, że to się będzie rozrastać i przed wejściem na żywo rozmawialiśmy o też przyszłości WeBooka. Czy mogłabyś powiedzieć o planach na przyszły Oczywiście. Rok? Są one bardzo ambitne. Przede wszystkim chcemy stworzyć swoje własne miejsce w internecie, czyli nie lokować się tylko i wyłącznie na Facebooku, Instagramie czy YouTubie, ale stworzyć, bo też widzę, jak zależy na tym ludziom, którzy są naszymi fanami, że chcieliby mieć wszystko w jednym miejscu, nie musieć po prostu scrollować ekranu, wiesz, i doszukiwać się jakichś starych rzeczy, że chcieliby mieć taką formę, no wiesz, no po prostu portalowo-gazetową, tak, że klikasz w zakładkę i masz. Więc będziemy tworzyć takie miejsce nasze. Portal, po prostu taki portal, tak. No na razie to może jest zbyt szumne słowo, bo my naprawdę robimy wszystko taką metodą małych kroczków, ale ona jest całkiem spoko. No to jeżeli kolejne kroki będą tak małe, to zobaczymy, wiesz. Dotychczasowe, to faktycznie to by się to szybko rozwinęło. Więc na pewno też chcemy się rozwijać trochę w takim realu, no, robić rzeczy około książkowe, nie tylko w internecie, ale właśnie też w realu, począwszy od tych spotkań e-bookowych live, po różne inne tam inicjatywy, które wymyślamy sobie. Pracy jest bardzo dużo, tak naprawdę przydałyby się jakieś ręce do pracy, ale no, chwilowo jeszcze nie mogę sobie na nie pozwolić. Mam nadzieję, że się rozwiniemy na tyle, że coś fajnego z tego wyjdzie. Sprawia mi to ogromną radochę, więc wiesz, na razie mogę dużo pracować, nie do końca jeszcze za takie stawki, które byłyby super satysfakcjonujące. Dobrze, na koniec pytanie z tak zwane rezerwowe. Tak. Czy książki z obszaru nieliterackiego, czyli marketingowe, czy biznesowe, czy może coachingowe, czy to jest coś, co również ma szansę pojawić się w WeBooku? Wiesz co, szczerze mówiąc nie zastanawiałam się nad tym, dlatego że to są rzeczy, którymi ja się nie do końca interesuję, a jakby jeśli mam
pokazywać ludziom rzeczy, które ja uważam za... to jest oparte na mnie, na moim guście, no jakoś po prostu ludzie muszą mi zaufać. Tak? Pytam o to dlatego, że, bo to jest duży, to jest bardzo duży rynek. Wiem. Część powiem tak, książki. Zgłosił się do nas pewien prezes pewnej dużej firmy ze swoją książką i chciał coś z nami robić. Była refleksja na ten temat. Nie mogę powiedzieć, jak to się skończyło, ale była jakaś refleksja na ten temat. No i wszystko zależy. Wszystko zależy. Aniu, bardzo Ci dziękuję, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również naszym widzom. Dziękuję. Brief Morning wraca znowu jutro rano, punktualnie o 9:00. A WeBook? Kiedy następny odcinek? A WeBook już w środę. Kto tym razem? A zdradzę, co mi tam Magda Małek będzie naszym gościem. Bardzo fajnie opowiada o książkach. To bardzo jesteśmy ciekawi. Aniu, jeszcze raz bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Cześć.